Przepiękny widok na pobudkę, moja dzidzia. Tak sobie leży pięknie w kołderce. Niunio, niunio, moja malunia. Tak stęskniła się za tobą, twoja właścicielka, tak, tak. Ale ty miałaś to lepiej niż u mnie. Tak ja wiem. No, ty lubisz ludzi, dużo ludzi na chacie, podwórko wielkie do latania. Tak, i dużo zabawy. Witajcie, kochani, w 24 odcinku Vlogmas, już ostatnim. Co na biało? Wzięłam ze sobą jakieś świąteczne ciuszki, ale ubrałam się w to, co dzisiaj najwygodniej. Tak patrzę na siebie w aparacie, że wyglądam promiennie. Absolutnie się tak nie czuję. Przespałam cały dzień. Mamy już godzinę 16, ja się obudziłam o 15, więc szybki ogar. No i cóż, zaczynam Wigilię. Dajcie znać, jak wy ją spędzacie. Ja wam pokażę moją. Moja pandziucha obsługuje telewizor, tak? Puściłaś świąteczne piosenki na kominku. Dziękuję ci pięknie. My się dogadujemy, a tam wyliczają ciasta. 6 ciast zrobionych na chacie. Przejęłaś sukieneczkę po naszej Fibuśce, tak? O, piękności moje kochane. Rozdajemy prezenty. Mama. No dalej, no mów co dla kogo, bo tu nie podpisane. No to ja nie wiem. Jak nie wiem? Dobra, to ja wiem, że... Pies by chciał na pewno prezent. Dobra, to jest pies? Ja i babcia czekamy. Dla dziadka. Zagląda do środka. Dziadek, prezent dla ciebie. Co dziadkowi dał? Dla babci. A to dla taty prezent. Proszę. To dla ciebie. O, dla mnie? Widzę, piękna torebka, mama. No kurka, bo no, zacznę oglądać. A dla ciebie to akurat te dwa siedzisz przy nich. Ja dostaję pod choinką. A dla Daniela jest tam. Jest który? Tutaj, dla Daniela, tak? Co ty dla dziadka? Tak? Dziadek, kalendarz adwentowy ze skarpetami. Będzie dziadek otwierał? Adwentowy męski. Wszyscy ciekawi stoją tutaj. Łączy z tym. Nożyczki. Może nożyczkami. Wyciągaj. Bo dla Fibi będą. Dla pandy. Skarpetki babcia tutaj już rozporządza. I to wszystko tu jeszcze. No nie, o, wszystkie skarpety. Dziadek będzie miał 24 pary skarpetów. Wyciąga. Jak to nie? Cały grudzień. Zrobię tak. Piesek zainteresowany. A to jeszcze samo. A ja mogę sobie chodzić po domu? Nie. A co? Tutaj babcia rozporządza. Dziadek, patrz, możesz tak całe otworzyć, jak nie chce ci otwierać. No, pojedynczo. Dla dziadka takie skarpety. A dla kogo? To są duże. To już nie wiadomo, kto te skarpety weźmie. Gdzie tam, gdzie tam? O, dziadek opatentował otwieranie kalendarza. To dla Kuby Wojewódzkiego. To wszystko dla Daniela. Dobra. A co, dziadek nie zmieści? No ale gdzie będzie chodził w takim sposób? A co, po domu będzie chodził. A takie dla dziadka się nadadzą? Te, na, no te, te mogą być. Nie, na wesoło. A tu paczka z zagranicy, tak? Tak. Czekaj, bo to jakaś kurde adresy. Halo, pani. Na mnie książka będzie. O, babcia już wie, co tu ma. Bo jak są książki? Ja nie wiem. Wyłożymy wszystkie. Mówię, wszystkie. A to dla babci, królowe życia. Sylwia powiedziała, że odgadniemy. Każdy wie, co dla ja kogo. Ja wiedziałam, dobrze. Chwilę przełomu. Dobrze, kłaś dalej. Ja przewiduję, że to dla Daniela. Ja też tak myślę. Pan tu nie stał. Demoludy. To pewno dla to chyba jakaś gra. No ale to dla kogo? To dla dziadka? Nie wiem.
Pan tu nie stał. Dobrze, dalej. Wygrywające liczby. Niemen, niemen. To dla dziadka. Dalsze losy to dla, bohaterów to, nad Niemnem. To dla dziadka. Daniela. A to chyba dla ciebie. Co? No właśnie, jak zobaczyłam okładkę, też tak pomyślałam, że może być. To jest to dla mnie oddzielnie była zapakowana. Podświadomość. O, no to pięknie. Potęga podświadomości. Ale jakie ładne wydanie. No to teraz tak. Drzewo. Babcia ma ale swoje. Piękne. Ja mam swoją. Już wiem, że to dla mnie. Nic. Pieniędzy jak lodu. Jak lodu, właśnie. Jest ten pieniądz, czy wygrany, czy nie? Jeszcze na razie nie mam. Ojejku. Piesek by chciał wygrać. Zaraz dostaniesz też swój prezent. Brat zdrabkę miał. Gdzie? 12. O kurde, 3 razy 12. 30 zł wygrane. A, bo tu jeszcze nie zdrapałeś, to dawaj. A tu nie, patrz, bo tu masz jeszcze wygrywające liczby na górze. To może akurat coś ci się uda. 23 i tu jeszcze jedna będzie. I 32. O, tu masz 23 wygrane. O to. O tu, tutaj ta linia. Dziadek książkę czyta. Piesek u dziadziusia kochany, co? Zasypia, jejku. Mama, otwieraj. O, co to jest? Otwierać i pić? Od razu? Nie, no zobacz. Pamiętasz, wysyłałam ci kiedyś zdjęcie? Co to jest? Ja ci wysyłam kiedyś zdjęcie z jarmarku, a ty do mnie nie poznaję cię. A co to jest? Pamiętam. Gin wrocławski. Wrocławski, Breslauer gin. A, to no, gin do rynku będzie. Lemon. Dalej. O, jestem ciekawa, czy ci się spodoba. Lampa solna. No? No to zaraz zapalamy. O Jezu! Dwoma rękami. O, jaka ciężka. Ale no. Zobacz, jak się pięknie świeci. No nie widzę. Jak no, no zapalaj ją. Zapalę, u ciebie jest coś? No jest kilka. No. Co ty powiesz? No. I co myślisz o lampie solnej? No zobaczymy. Bo zastanawiałam się, bo nigdy nie miałaś lampy solnej, a ja uwielbiam. No. Zapowiem ci. Jeszcze jedna paczkę dla ciebie. O, to Mikołaj bogaty chyba zasłużyłam. Uwaga. Do kompletu. No właśnie, bo nie zobaczyłam, że bardzo podobny wzór. Przepiękne. Dobra wielkość? Bolesławiec. Głębokie, dobre, bo takie głębokie czasami... Tak, ale żeby nie chciałam, żeby było za duże takie, bo duże mamy, a to chyba spoko wielkość, co? Ach, kto tu tak siedzi, się przygląda. To kubeczka i też pasuje, nie? Bardzo podobne. Piesek, no właśnie tak zobaczyłam. Chciałam ci początkowo inny wzór kupić, ale w końcu mi tam nie sprzedali w tym sklepie. Ale dawno nie zdrapywałam zdrapek. Brat... Za 10 zł zdrapkę dostał i 80 zł wygrane, zobaczcie. Każda liczba tak naprawdę się trafiła, no nie? Zdrap to ładnie, jak już... Każdy to liczy, mama matematyczka, ile tu w końcu jest wygrane? Stóweczka. Według mnie było 80, ale stóweczka. Piesek u taty na ręku zasnął. Dobra, teraz czas na mój prezent świąteczny. Więc uwaga, pierwsza rzecz, zdrapka. Właśnie, w tym roku nie miałam zdrapki, kalendarz adwentowy, więc za chwilę ją zdrapię. Chodź, Pandziuszku, za chwileczkę dla ciebie też będzie prezencik. O, tutaj jest dla pandy. Kolejna rzecz. Skarpety grube, zimowe. I jeszcze dostałam książkę. Kalendarz księżycowy. O, to mi się podoba. Bardzo fajnie. No, ostatnio w ogóle na Instagramie wstawiałam kartkę z kalendarza. To ma dodatkowo jeszcze. A dobra. Kalendarz o sztuce palenia traktujący. Jak coś to nie palę. Najważniejszy prezent. Najważniejszy prezent, dziadek. Mam, słuchajcie, talerzyki. O, piękne. Bardzo mi się podobają. Spójrzcie, taka... astrologiczna, można by powiedzieć, kolekcja. Mamy tutaj planety, księżyc, śliczna. Do tego jest w komplecie talerz. Też bardzo ładny. Super, mega mi się podoba. Jeszcze mam tutaj filiżaneczkę. Też bardzo ładna. Tak wygląda.
i do tego w komplecie zakładam, że spodek. Tak jest. Więc tak to wygląda. Super komplecik, fajnie. Podoba mi się? Dobra, no to słuchajcie. Lecimy teraz ze zdrabką. Chodź, to coś dla ciebie. Chodź, chodź kochana. Prezent mam dla ciebie, zobacz. Tu dla ciebie prezenciki. Zobacz, kupiłam dla ciebie sushi. Przysmaczek sushi. Będziesz próbować? O, ty kochasz jedzonko, to zobaczymy, czy będzie smakowało, tak? Siad. Idę łapkę. Brawo. Dobre? Dobre. No i drugie przysmaczki, które tutaj mamy, to są ukochane pandy. Bananki. Ty kochasz banany, takie twoje uwielbione. Ojojojojojojoj. Tak, tak, tak. Zobacz, jaki twój banan. Zobacz, bananek dla ciebie mam. Proszę bardzo, zjedz. O, brawo. No i tutaj jeszcze z pandowych prezentów są takie skórki do gryzienia, więc to akurat na dłużej będzie zabaweczka. I sznurek. Ty kochasz sznureczki. I ty jednak byś sobie coś zjeść. A pokaż, które lepsze. Sushi czy bananki? Wybierz. Do którego byś chciała? Banan, ja wiem, ja to wiem. Masz banankę. Mama księżycową książkę czyta. Piesek by chciał, ale pobawisz się sznureczkiem? Jedzenie lepsze. To byś chciała wypróbować, tak? Zobaczymy, może się zajmiesz, może to gdzieś schowasz. Proszę. A pani se chciała to zjeść. Jakie tam sznurki. No, wszyscy tutaj siedzą, rozkminiają. Ja dostałam prezent, mama ogląda. Miunie. Prezencik fajny. Chciała sobie wytestować. Na koniec będzie zabawka sznurkowa. Ale trzyma. To jest moja małpka. No właśnie mówię, małpeczka moja kochana. Ale ładnie trzyma, zobaczcie. Ona uwielbia, ona zawsze w domku u mnie ma skórki do gryzienia. O, widzisz jak trzyma małpka. Ona kocha. Jak dziecko, jak ma tego. Patrz jak trzyma. No. To teraz ja zdrapuję moją zdrabkę, kalendarz świąteczny. Tutaj mam 24 pola, muszę znaleźć gwiazdkę. Bonusu, tutaj można znaleźć Mikołaja. Jak będzie Mikołaj, to będzie wygrana. Jest prezent, więc niestety nie. Tutaj mogę w 25, powinnam to na jutro zostawić, ale dobra, dzisiaj. Trzy takie same kwoty i wtedy wygram. Ja tutaj profesjonalny zdrabkowicz. Czy pamiętacie, jak ja przecież zdrabki nagrywałam? Na drugim kanale działo się. A, tu w ogóle jakiś kot. Dobra, to nieważne. Tutaj mamy 50 zł, 50, o, 10 tysięcy, czyli co? Albo trzeci raz 10 tysięcy, albo 50 zł i wygram 800. Dobra, tutaj nie poszło. No to zaczynamy, szukamy gwiazdki. Sople, więc nie ma. Dalej mamy świeczkę. Może troszkę przybliżę. Po troszeczkę. No bo ja szybciutko, no bo po co całe zdrapować? Przecież tylko symbolu szukamy. Co ja będę się zastanawiać, ile ja tu mogę wygrać? 20. Rękawiczka. Dzwoneczek. No tutaj są. Musi być gwiazdka. Sanie. Nie masz gwiazdki ani jednej? Jeszcze nie, ale jestem na 15. Pierniczek. Dalej mamy choinka. No też nie. 17. Szyszki, 14, coś tam, ciuchcia, 13, bęben, kożuszek, dobrze, idziemy dalej, skarpetka, skrzacik, kula śnieżna, no tak, ale dobrze, może będzie w jedynce gwiazdka, tak mi kazałaś od końca. No i co tam? Dobrze, bałwan, trąbka. Reniferek, piąteczka, to jest stroik. Nie ma. No jak nie babcia, ma? Babcia, jeszcze nie. Trzy. Czapka. Mamy tutaj kartkę. Łyżwa oraz... No niestety, kominek, więc nic się tutaj nie udało wygrać. U nas świąteczna tradycja oglądanie Kevina, dajcie znać. Czy też u was leci? Zaczynamy grę w Scrabble. Także dajcie znać, czy też gracie świąteczne w jakieś gierki.
No i lecimy, kochani, z otwieraniem kalendarzy adwentowych. Udało mi się znaleźć z Ritual 23, jednak wzięłam ze sobą, więc zobaczymy, co było we wczorajszym okienku, którego nie otworzyłam. W środku jest to pomadka, już miałam ją właśnie w jakimś kalendarzu adwentowym. Bardzo fajne otwarcie. Okej, ja miałam taką transparentną, nawilżającą, tutaj jest kolor różowy. No dobrze, ale najważniejsze, co w dzisiejszym okienku jest, więc mamy zapach. Bardzo ładny kobiecy, a jeśli chodzi o nuty, jest on taki kwiatowo-różany. I teraz czas na zdrowe szociki, ostatnie okienko. Bardzo fajna rutyna, no i też spoko, że tyle buteleczek można później sobie wykorzystać. I tego smaku nie było. Jabłko, cynamon oraz chili, więc fajnie, coś ciekawego. Kalendarz Mogli, wiecie jak jest, zawsze ostatnie okienka w kalendarzach adwentowych są naprawdę najciekawsze. W tym akurat niestety nie, bo mam kredki, co nie jest moim hitem, bo tutaj było jedzonko. 24 w kalendarzu adwentowym DM i tutaj mamy również szocik imbir kurkuma, spoko. Kalendarz fitnessowy, jakie wielkie dziś opakowanie. Wydaje mi się, że tutaj może być jakiś kubek albo coś takiego, no ale zaraz zobaczymy. O, jest tutaj słoiczek z kremem proteinowym z orzechami laskowymi, ale super, no to mi się podoba. Zobaczmy, co w kalendarzu Rossmann. O, ale super, to jest taka łyżeczka z czekoladą, więc możemy sobie tego użyć do posładzenia na przykład mleka, kakao. Fajny, fajny gadżet. I napoje babuszka. Zobaczymy, jaki dziś smak, czy ten świąteczny, czy klasyczny, czy może coś innego, ale raczej właśnie nic innego niż buteleczkę, to bym się nie spodziewała, więc jest to napój bożonarodzeniowy z cynkiem oraz witaminą C. I następnie kalendarz adwentowy z przekąskami. No tutaj coś by mogło być większego, tak myślę. Bo dość ciężki jest ten kalendarz w dalszym ciągu, chyba że to wypełnienie po prostu jest ciężkie. O, tutaj mamy większe opakowanie niż zazwyczaj. Są to migdały w czekoladzie z solą oraz karmelem. Ostatnia owsianka. Dzisiaj smak truskawkowy. No i to jest ta owsianka nocna, no i orzeszki. Co tutaj mamy? Też chyba coś dużego. No, bo tak wypełniony na full, więc fajnie, zawsze lubimy te ostatnie okienka. O, postarali się, fajnie. Jest tutaj mieszanka studencka. Także oto są wszystkie produkty z dzisiejszych kalendarzy adwentowych. Dajcie znać, co Wam się najbardziej podobało. No tak, jeszcze babuszka. Ja dziękuję za oglądanie Vlogmasa w tym roku, a kto obejrzał do końca odcinek, zapraszam do napisania choinka i napiszcie koniecznie, co dostaliście pod choinkę. Buźka, pa, pa.